Robaczki. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Jest godzina 14.10. Ja właśnie wróciłam do domu. Czekajcie, oczywiście jak zwykle wsadzam Was do szafki, żeby nie było, że jestem jakaś oryginalna. Czekajcie. No dobra. Wsadzam Was do szafki, bo ja właśnie dopiero wróciłam. Będziemy otwierać kalendarze. Chyba dzisiaj zaczniemy, tak myślę, od tego chyba dla Was. A dopiero później tam sobie przejdę, bo po prostu muszę coś zjeść i pewnie będzie to, bo jeszcze czekam na dzieci, a ja nie lubię robić jedzenia, słuchajcie, takiego, żeby podgrzewać, więc zrobię, dzisiaj będzie na obiad steak z ziemniaczkami i jakaś tam surówka, jaką sobie zażyczą. Mam kapustę kiszoną, mam chyba jeszcze ogórki, mam groszek z marchewką, groszek zasmażany, także co będą chcieli, chociaż do steaka to nie wiem, może buraczki, słuchajcie, nie wiem. Dobra, robię sobie na pewno kawę. Robię sobie w takim McCafe, pięknym kubasie świątecznym z kolekcji świątecznej z Maca, z McDonalda. No i znowu Was muszę przemieścić chyba, bo tutaj mam kawę. No to poczekajcie, oprę Was w takim razie o Nutellę, dobra? Na chwilę pożyczam kawę, zasypię tylko i już Was z powrotem umieszczam. Właśnie wróciłam, słuchajcie, z pracy, w sensie ze sprzątania. Czekajcie, dobra. Wróciłam ze sprzątania i zaszłam jeszcze oczywiście. Poczekajcie. No i zaszłam oczywiście coś dzieciom kupić, jakiegoś coś na Mikołaja skromnego. Wiecie, tak jak to kiedyś bywało, że dostawało się po Mikołaju z czekolady. Teraz chciałam, by tej tradycji stała się zadość. Czekajcie, tylko sobie przygotuję moją warzywną, mój rosołek. Takie oto moje jedzenie. Wyszczeliło. Zawsze mi to wyszczela, słuchajcie. Dobra, nieważne, zaraz to wszystko ogarnę, posprzątam. Już, no momento. Czekajcie, nie wiem, czy wody mi starczy i na zupkę, i na kawę. Co prawda piłam dzisiaj u jednego klienta na sprzątaniu kawę. Okej, zalewam to i to. No, mogłam się odezwać, jak wszystko zrobię, nie? A nie tak wszystko w locie. No dobra, do rosołku starczy, do kawy tyle. A co to się tu mi polało coś? Się przelało coś? Go wylatam też, czekam aż dzieci wrócą i będę musiała wylatać niestety. Jeszcze załatwić jedną sprawę, byłam właśnie w agencji pozałatwiać sprawy z tym właśnie kontem i w banku. Jeszcze musiałam pozałatwiać. Ustawiony jest znowu direct debit już normalnie. Tam gdzie trzeba, na właściwe konto. Tam gdzie po prostu będzie tylko i wyłącznie jakby ściągany czynsz, po prostu za mieszkanie. Ja tam będę sobie po prostu odkładać pieniążki na czynsz, zawsze, żeby co miesiąc tam ta kwota była, żebym wiedziała, jak dysponować gotówką. Wam też polecam takie rozwiązania, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Wtedy macie większą kontrolę, a tak jak ja bym miała trzymać wszystko, to nie daj Boże czasem przekroczę, na przykład, nie wiem, no konto przekroczy mi o jakieś nawet i funta, no i już jakby nie zdejmę, już będzie minus i po co takie jakieś krzywe akcje. Także, wow, jak to dużo w tej lodówce. Ciągle się dokupuje, a mało się je. No, nie ma się czasu ostatnio na jedzenie, powiem Wam, że ja to w ogóle jak z motorkiem w dupce latam, z pracy do pracy. Między tym są dzieci i trochę życia prywatnego, jakieś spotkanie, kurde, z koleżanką, z kolegą, wiecie, o co chodzi. Kot, co ty tam patrzysz? Kot tu przyszedł. Pokażę Wam przy okazji, co kupiłam, bo i tak jeszcze będziemy tutaj sobie siedzieć, bo będziemy otwierać kalendarz. Ten Wasz, tu zostawiam jeszcze dzieciaczkom zupkę, bo na pewno któraś będzie chciało. I muszę jeszcze podokupywać, słuchajcie, te dziurki. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, te zupki. Dzisiaj w ogóle, słuchajcie, u właśnie jednego z klientów chwalił nam się, słuchajcie, pokazywał nam, instruował Alexę, wiecie, to urządzenie takie fajne. I powiem Wam, że nawet nie wiedziałam, że to jest tak fajna rzecz, że zastanowię się właśnie, wiem, że już kiedyś coś Gracjan o tym mówił, ale ja nie wiedziałam do końca, co to jest, teraz zobaczyłam... Kratka. Zobaczyłam na żywo, słuchajcie, bo on ma i w sypialni, on ma i w salonie, i tam jeszcze w jednym pomieszczeniu. Koło kuchni i on sobie to jeszcze poustawił z jakimiś światełkami, że mu się zapala światło w salonie, że mu się telewizor włącza i że co jeszcze?
I choinki, i lampki na choince mu się zapalają, takie smart LEDy sobie kupił, takie smart jakieś lampki. I w ogóle, i naprawdę to jest fajna rzecz, taka fajna frajda. No, mówiłyśmy Alexa, play Despacito i Alexa nie czekając po prostu zapodała nam Louis Fonsi. Także powiem wam, że mega frajda, nie? Ja poprosiłam o Last Christmas, także dzisiaj mieliśmy sprzątanie w takim trochę klimacie świątecznym w Last Christmas, a wcześniej właśnie oczywiście takie hiszpańskie rytmy, jakie właśnie moja psiła lubi. No, także żeśmy się ubawiły, fajnie było. Dobra, przejdźmy. I tak się właśnie zastanawiam, czy dzieciakom nie kupię jeszcze na święta tak dodatkowo. No, podoba mi się to Alexa. Taki fajny gadżet, może się też trochę nauczyć. Mieliśmy na przykład Alexę, kto jest prezydentem Polski i tak fajnie powiedziała w ogóle jakoś Andrzej Duda, nie? To jakaś chyba Chinko-Japonka tam jest wsadzona, ja nie wiem. Ale fajna, fajny gadżet. Dobra, pokażę wam szybko, co kupiłam. Chleb, standard. Sraj tasiemka, ale się zapach niósł, bo musiałam zrobić tu dziurkę, żeby to nie jest. I powiem wam, że pachnie tym shibaterem, masłem shea. Wzięłam właśnie hot pepper turkey steak, także steaki na obiad. Polubiliśmy ostatnio. Oczywiście reginę, niezawodna regina. To jest mój ulubiony ręcznik papierowy, nie tylko do pracy, ale w domu w ogóle cały czas regina. Cadbury takie jakieś czekoladki. Cadbury lubi Olivia. Maltesers wziąłam dla Gracjana. Więc porobię im tutaj zaraz jakieś takie mini paczuszki. Skromne oczywiście, bo słodyczy mają i tak całą szafkę. Takie Mikołaje do paczuszki. Jezu, te Mikołaje są. O, chyba jeden jest złamany trochę. Chyba nie wytrzymał mojej turbulencji, słuchajcie. Ja pamiętam jeszcze za dzieciaka, jak się kurczę dostawało te Mikołaje, jak się odrywało i ja na przykład, ja to tak wiecie, urywałam i po kawałeczku, a mój brat to za cały łeb chwytał Mikołaja, słuchajcie, i obgryzał mu wszystko po kolei, nie patrząc czy go boli czy nie. No, taki był. I chyba to ci mu zostało, chociaż. Dobra, Philips. Zakupiłam oczywiście baterie, bo jak wam już wspominałam, dużo mam rzeczy na tych światełek na baterie, więc potrzebowałam. Dalej do podziału mają takie Dairy Milk, Snowballs, takie. I to akurat lubi na przykład Olivia z tą czekoladą Cadbury. Więc taka rzecz. Wzięłam im tą. Candy Floss, watę cukrową, bo uwielbiają, więc im tak skromnie dorzucę do paczuszki. Wzięłam im te lizaki moje ukochane z dzieciństwa, Melody, te takie gwizdaki, czupa czupsowe, więc za chwilę tu popodzielam. Wzięłam Jelly Beansy, ale to są te Fini Beansy, czyli to są podróbki Jelly Beansów, ale identycznie smakujące. Dalej wzięłam im jeszcze te Milka, Kinder, coś tam, bo już wczoraj wymietli. No i co? I jeszcze wzięłam właśnie napój, ten aloesowa woda, ale z truskawkami. Mleko, żeby nie było. No i właśnie te paczuszki wzięłam, żeby im to powkładać, te tutaj, te parę drobiazgów. Takie z Mikołajem, wydaje mi się, że ładne. Bardzo ładne. W Hamburgansie za 50 pi, słuchajcie. Po co mnie więcej? No i co? I to wszystko. To wszystko i dniówka poszła się prawie walić. Także jedzie się, zarabia się, ale jeszcze szybciej się to wydaje, niż się jedzie i zarabia. Co kot chciał? Co ty chciałaś? Chciałaś przyjść do mnie się przytulić, tak? A tu nie ma miejsca. Zaraz wam pokażę. No przyjdzie, co nie przyjdzie. Patrzcie, już idzie zaraz. O, w zupę mi wejdzie. Cześć! Cześć, maluchu! Co, parzy cię tu coś, nie? No, co, malusiu? No, także, no zejdź, złaś już. No, złaś. Także ja sobie za chwilkę zjem, wypiję kawę, ale jeszcze zanim to zrobię, to otworzymy sobie kalendarz. I teraz nie wiem, czy was tutaj o tak przekładać jakoś, żebyście wy widziały. Czekajcie, odwrócę. Okidoki, żeby nie było, czekajcie. Dzisiaj mamy szósty. Otwieramy szósty. Co my tutaj mamy? Uwaga, żeby nie było. Już widzę chyba, co jest. Tag. Tak, już widzę, że to jest tag. Czekajcie. O, no,
Tak świąteczny, czyli podczas dzisiejszego vlogmasa nagrywamy tak świąteczny. Także muszę tylko skądś wziąć pytanka, jakie były w tagu świątecznym i sobie nagramy tak świąteczny. Także w końcu jakieś wykonanie zadania, a nie tylko rozdania. No, coś dla mnie teraz będzie. No i oczywiście kociaki, ale do kociaków to muszę się tutaj... Czekajcie, rzucam. I szósteczki! Daisy, lalo! Lala! A my wczoraj piątki nie otworzyliśmy, ale my jesteśmy osiołki. Patrzcie, patrzcie. Co ty tu masz? Co to jest? Piątka, czekajcie, od razu piątka druga. O, już się z czwórką od razu otworzyła. Tu jest druga piątka, to mają ci wyżerkę. I szóstki jeszcze od razu. Sześć, 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 sześć. Tu jest szóstka. Ała, ała. No czekajcie, bo to... No muszę rozrywać, bo to nie idzie. Nie wiem, czy to są różne smaki. Nie każcie mi sprawdzać. Daisy. No i jeszcze tu szóstka. A nie, jest akurat tym razem są w tym samym miejscu. No czekajcie, muszę to oberwać, no. No niestety, bardzo źle się otwierają. Ja jeszcze muszę jedną ręką. No co, fukasz? O! Taka dzisiaj jest frajda i teraz poczekajcie, zaraz tylko otworzę im spaczek, wysypię i zobaczymy, czy im będzie smakować. Tak? Koty? Tak? Daisy? Mm. Coś im dzisiaj nie wychodzi, to jedzenie. Lala jeszcze wcina. A ty co? Czego nie jesz? Daisy? Co inne okienko chciałaś? Co? No co? Masz? No jedz! Nie chcesz? Ojeju, nie chcę! Nie? Ojej! Jej! Lala wcina. Daisy nie wcina. Wcinaj tutaj karmę. No. 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 No wcinaj. No i co? Co? Łyżkę mi dałaś. No. Dałam ci łyżkę. Do tego? Co to? No musisz to otworzyć. Tam dinozor wychodzi z tego jajka. Co? Podoba się czy się nie podoba? Może być takie coś skromne od Mikołaja? Też ja kiedyś lubiłam. A co jest najfajniejsze? Mam dwie. No. To na pewno? No. I to. I lizaki, gwizdaki. I jeszcze mam trzy rzeczy. To? Do szkoły sobie wezmę, jak rzecz? To. Do szkoły to. Sobie wezmę. Tak? Do fryzjera idziemy. Nie. Czemu? Czemu nie? Takie włosy jak ostatnie. Chcesz zapuszczać włosy? Jak Justin Bieber? Nie. A jak kto? Kto zapuszcza włosy? Jak się on nazywa? Doktor. To pokaż mi, jak wygląda ten ktoś, kogo chcesz mieć włosy. To on? To jest wilk. Wilkołak chyba. Oho, laski piszą. My room's a mess. Donut with glasses? Ah, local. Jakie chcesz mieć? Pokaż. Ale to trzeba boki. O, sexy flexy. Takie chcesz mieć, ale on ma boki krótkie.
Nie ma takie krótkie. Krótkie ma, a tu trzeba zgolić koło uszu. Pokażę ci. Nie jest zarośnięty koło uszu. Co to jest? Takie są. What? Takie są. Serio? A, wąsy jest? Chyba. O, to pod spodem było fajne. Co to? No, nie wiem, ale fajny jest. Mama. Znaczy grzebie fajny. Co? Co to oglądasz, Gracjan? Co? Nie wiem, co ja oglądam. O, takie ci zapuszczę. Takie. Śnieżki i nasze brudne okna, ale dziecka jak nie było, tak nie ma. Wszyscy idą, tylko nie moje dziecko. Cześć, unikornie. Hejo, hejo, odzywam się do was już prawie, że pod koniec dnia. Jeżeli chodzi o tak świąteczny, pamiętam, mam karteczkę przed sobą, ale dopiero co niedawno wróciłam do domu, byłam załatwiać pewne tematy, sprawy, więc tak przygotuję wam jutro i tak mam kilka plików do tyłu, więc dołączę ten tak jutro. A teraz otworzymy sobie kalendarze, bo dzisiaj chyba nie otwieraliśmy szóstek. Także sprawdźmy, co mamy w szóstkach i w końcu za chwilę pójdę i zjem moje dżemery i pokazuje mi właśnie 15% baterii, więc akurat zdążymy. Także sprawdźmy szybciutko. Mamy tutaj Soap and Glory szósteczka. Szukam szósteczki i bardzo bym chciała coś fajnego. Jest coś wąskiego. Uwaga. Dobra, to pokażę wam, co wam nie pokażę. Tu jest, o. Tu jest. O, chyba to nie jest ten sam, co ja mam. Czy to był mój, czy to był ten na rozdanie? Nie, to był mój. Wiesz, taki mam. Zaraz sprawdzę, czy to był mój, czy to na rozdanie, bo już nie pamiętam. Sexy Mother Pucker i nazywa się Candy Queen. Także w rozdaniu jest błyszczyk, który ja chyba miałam już kiedyś. Ja wam go polecam, bardzo fajny, taki daje efekt plampera na ustach. Także mamy tutaj błyszczyk Sexy Mother Pucker i to jest Candy Queen. Fajna sprawa, cieszę się bardzo. Ja też dla was miałam właśnie chyba bardzo podobny, tylko w innym kolorze. Także cieszę się, kolejna fajna rzecz do ust. Bardzo fajna rzecz, więc to było w szósteczce, jeżeli chodzi o Soap and Glory, czyli o ten kalendarz. Fajna rzecz, cieszę się. Dobra, teraz przejdźmy do mojego ulubionego kalendarza, czyli właśnie tego z Bootsa. I otwieramy. Gdzie jest szóstka? Szóstko jest. One malutkie coś. Takie, o, takie. Tyci coś. Bardzo tyci, że aż nie chcę wyjść. I błyszczyk. Nie wierzę. Nie wierzę, dziewczyny, nie wierzę po prostu. Co tu jest jeszcze napisane? Nie wierzę. Tu jest napisane Empower a girl, change the world. No dobra, nie uwierzycie. Ja też nie wierzę. Czekajcie, muszę to jakoś wyjąć, żeby wam pokazać. Po prostu naprawdę nie wierzę. No chodź tu, błyszczyku. Tak jak wszystkie fajnie wychodzą, tak ten dzisiaj nie chce wyjść. No, come on. Nie mam nawet czym zahaczyć. Kurczę, wyjdź. Kolorek. Bar enough. Czyli wylosowałam tutaj w kalendarzu rzecz, którą dałam wam do rozdania. Tylko, że w wersji takiej regularnej, pełnowymiarowej. A ja mam tutaj teraz, zobaczcie, z dwóch różnych kalendarzy. O, żeby nie było, czekajcie, z dwóch różnych kalendarzy dwa takie produkty. Ale i tak się mimo wszystko cieszę, ponieważ bardzo je lubię. Więc fajnie, błyszczyków nigdy za wiele, będzie to mój 89. błyszczyk. Aż patrzę, co jest jutro. Siódemka, chcę zobaczyć chociaż rozmiar tej siódemki. Jest ósemka, nie widzę siódemki, jestem ślepą osobą. O, coś kwadratowego. Jakiś kremik. Dobra, więc to jest to. Czekajcie, już zamykam. Rzecz kolejna, czyli szósteczka z Wickford and Co, czyli and Co. I szukamy szósteczki, tu jest siódemka. Szóstko jest też tu. O, dzisiaj się w miarę otworzyło. No i co my tu mamy? Mamy tu nutę z cynamonem, czyli gingerbread. Bardzo się cieszę. Bardzo się akurat cieszę, ale pachnie, już mi zapachniało.
Uwielbiam, uwielbiam gingerbreada. To jest właśnie ten zapach, który zakupiłam, który kupiłam dużą tą świeczkę. No i dżemerek. Wszystko leci. Hej. I teraz szukamy dżem. Siódemkę widzę. Siódemka coś mi tak wpada w oczy, a jutro pewnie będę jej szukać. Jest szóstka tutaj na dole. Dobra, otwieramy. Okej. Yes, Seville Orange, tak jakbym miała ich niedosyt. 95 dżem, on był pierwszego chyba dnia, czyli to już jest drugi mój. Jeden już zjedzony. No pokrzywione są, słuchajcie, one się tak poprzemieszczały, pazury się idzie połamać. No, także mamy Seville Orange. Pomarańczowy. Mam tutaj dwa pomarańczowe i trzy truskawkowe. No, teraz można robić kanapki, więc tak by to wyglądało. Pokazuję Wam tą stroną. Dobrze. No, więc tak wyglądało otwarcie moich kalendarzy. Dzieciaki są teraz pozajmowane swoimi rzeczami. Nie będę ich teraz wołać. No i co? I to wsio. Ja się z Wami będę już dzisiaj żegnać tym, że otwarciem kalendarzy. Wasz kalendarz też otworzyliśmy, tam był tak świąteczny, który nagram dla Was jutro już, dlatego, że chciałabym jednak mimo wszystko się coś malnąć i jakoś tak wystylizować, chociaż delikatnie. Jutro mam do pracy na popołudnie, nie mam nic rano, więc odtransferuję dzieci. Tak? Nie. Do szkoły, tak? No. Odtransportujemy dzieci do szkoły. Chodź, Lelo, pokaż się. Wiemy, że ty nie lubisz się przytulać, ale jesteś pięknym kotem, więc się chociaż pokaż. Tak? Pozdrów tu Ewę. Pozdrawiamy Ewę, tak? Ewcia, pozdrawiamy cię. Tak? Pozdrawiamy Ewę. Nie czujesz mięty na ustach mych? Zobaczcie, jaki to piękny kotek jest, taki piękny kotek jest, tak? Głodomorek. Pani zajadła przed chwilą tosta z szynką. Nie, nie tosta z szynką, to wcześniej, teraz jadłam tego, stejka, słuchajcie, no, jadłam stejka na kanapce z buraczkami i ćwikłami i po prostu Lalu nie mogła wytrzymać, miała skręty kiszki, tak? Miałaś skręte kiszki. Wiem, że chcesz iść, bo nie lubisz być przytulanym kotem, ale pokaż się jeszcze. Gdzie Daisy? Ja spadam, żegnam się z Wami. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. Przyszła Daisy! Co to się? Przyszła się umyć. Dawno się nie myła. Czasem! Jak ktoś dzisiaj miał urodziny, to wszystkiego najlepszego, bo nie wiem, czy z samego rana mówiłam. Trzymajcie się cieplutko i wyczekujcie tagu świątecznego jutro. To znaczy jutro będzie nagrane, a nie wiem, z czym będzie połączone, czy z tym jeszcze vlogiem, czy już nie, czy następnym, tego nie wie nikt. No, także trzymajcie się. Buziaki. Pa!